mogłaby się przyzwyczaić do tej myśli. Kim jesteś? Czego chcesz? Świetnie. Już mnie nie poznajesz. To dobrze. To znaczy, że twój koniec już jest bliski. Nareszcie. Ileż można się tu z tobą męczyć? Żoną i matką dla naszych dzieci.
ciebie. Niefajnie na pewno. Nadal nie pogodził się ze śmiercią pani Paoli. Gdzie woleże? Zmyka się w kodyku. Zmyka. Ale to jest lepiej dla niej, bo ja mniej tak. Co ty tu robisz? To, co do mnie należy. Czyli co do pani? Aktualnie świat dowozu ustawiało. Tak jak pani Libera sobie tego życzyła. Jak już skończyłaś, to wyjdź! Będę miała gościa. Przyjdzie pani Andrea. Kawę mi podaję. Oczywiście, proszę pani. Patrz, jak chodzisz niezdaro! Zdeptałabyś nowe buty. Przepraszam. Coraz bardziej niesubordynowana ta służba. Witaj, kochana. Buziaczki! Mam dobre wieści. Wspaniale, siadaj. Ale jesteśmy same. Tak, Manuela. Poszła zrobić kawę. No mów! Ona już na pewno straciła pamięć. Wspaniale! To już nieźle, chociaż w sumie wolałabym, żeby w końcu zdechła. No ale dobre i to tak. Dzisiaj do niej zeszłam i w ogóle mnie nie rozpoznała. Majaczyła coś tylko. Wariatka. Teraz już na pewno nie jest dla nas zagrożeniem. Musimy to uczcić. Szampana? Może lepiej zakupy. Zakupy. Masz rację. Zaszalimy. Ja stawiam. Znaczy no, mój mąż, ale od tego on chyba jest. Kawa, proszę pani. Teraz? Teraz to już za późno. Guzdrzesz, jeżeli sobie nie radzisz z obowiązkami. No to chyba niestety trzeba będzie się pożegnać. Kawa musiała się zaparzyć. To już twój problem! Co się stało, macocho? Dlaczego jesteś taka wzburzona? Ja wzburzona? Wręcz przeciwnie, mam doskonały humor. Właśnie idę na zakupy. Manuela, czy ona znowu ci coś przykrego powiedziała? Nie martw się, dziecinie, ona nie może mnie obrazić. To prawda. Nie wiem, co ojciec widział w tej kobiecie. Nie ma też na tym zastanawiać. Obie są siebie warte. No tak, ale muszę z nią żyć pod jednym dachem. Z nią i z jej wredną córeczką, Cecylią. No, w tym się zgadzamy. Chodź do kuchni, ja nadrobię ci pyszną galeretkę. Poprawię ci humor. Cecylio, jak zwykle, no wiem, kochanie.
odsyłam ci te romantyczne chwile z moim przyrodnim bratem. To ja już pójdę. Ojciec mnie wzywał. Przemyś sprawę do mamy, moja miłość. Izauro, by znowu naciągała tego głupka na jakieś drogie prezenty. Robi się coraz bardziej skąpy. Muszę coś wymyśleć. Nie poświęcaj się tak, nie warto. Jeszcze się zastanowię, jak daleko mogę się posunąć. Słucha, prawie go pocałowałaś. Dobrze, że weszłaś. Nie wiem, czy mi to przeżyła. Tak, tak. Jedziemy do miasta. Dostałam od mamy trochę drobnych na ekstra wydatki. No pewnie nie. Musimy się odstawić na taką imprezę na plaży. Będzie dużo przystojna. Zaszalejemy. Jak zwykle. Najlepszą. O, Anna, chcesz chleba? Dawno cię nie widziałam. Gdzie byłaś? Gdy tylko pełnia minęła, wróciła w podróż po odpowiedź. I co znalazłaś? Jeszcze nie. Ale pytania są już bardziej jasne. Może mleka się napijesz, co? Pewnie zmęczona jesteś. Nie, dziękuję. Zgromadź zapasy. Mogą się przydać. Zapasy? Ale ja się nikogo tutaj nie spodziewam. A tu pies z krową nogą nawet nie zajrzy. Zajrzy. Z kulawą nogą, ale nie pies. No i pan Jose. No oj, Anna, powiedz coś więcej. Nie mogę. Na razie nie mogę. Mamo, gdzie łóżeczka? A do kuchni je zanieść. A bo wiesz co? Lepiej mi je daj, bo jeszcze wszystkie porozbijesz, nic z tego nie będzie. O, Anna, dawno cię tu nie widziałam. Leticjo, musisz być czujna. Miej oczy szeroko otwarte. Anna, znowu coś przepowiedziała? Tak, ale jakoś tajemnicza dzisiaj była. No, nieważne, nie przejmujmy się wróżbami. Czas wracać do roboty, jeszcze trzeba masło ubić. Mamo, ciągle tylko praca i praca. Kiedy jest czas na przyjemności? Dziecko,
Nam mama z nieba nie skapnie. No, my musimy sobie na wszystko zapracować. A poza tym ojciec patrzy. Ojciec? Ojciec na górze ma lepsze rzeczy do roboty niż zaglądanie tutaj do nas. No, żebyś się nie zdziwiła. Leticia! Leticia! Clarito, a ty nie masz pracy w domu pana Fernando? Dzień dobry, ciociu. Mam przerwę. Przyszłam spotkać się z Tylką. No, ale Leticia ma jeszcze sporo obowiązków. Nie możesz jej odrywać od pracy wtedy, kiedy ci przyjdzie na ochota. Mamuś, dalej nam chwilę podróżku na drobie. A ja jej pomogę. O, dziewczęta, bo umiecie mnie przekupić. No dobrze, ale żeby to wam pół dnia nie zajęło. Dziękujemy, ciociu. Dziękuję, mamo. Tak, tak. Chodź, Jose. Nic tu po nas. Ciocia ciągle do zmarłego wujka gada? Czasem tylko, ale to nie groźne. Tęskni cały czas. Ja zresztą też. No cóż, wujek to był dobry człowiek. Mu ziemia lekką będzie, ale może lepiej usiądźmy i porozmawiajmy o czymś ciekawszym. Tak! Muszę ci coś powiedzieć. Co? Opowiadaj! Ale obiecaj. Obiecaj, że nikomu nie powiesz. Jak kamień w wodę. Mów! Matka moja Eliana wysłała mnie wczoraj na targ po pomidory do miasta. To rzeczywiście, tajemnica mi straszna. Nie to mówię. I wtedy zobaczyłam coś. Pod drzewem, przy parku. O, no wiesz, tam gdzie jest ta fontanna. Tam stała Izaura. No, rozumiem, ale co z tego? Jakby fruwała, to by było coś. Słuchaj, ona nie była tam sama. No, pewnie z Cecilią. Nie. Z chłopakiem. Z Alejandro? To był ktoś zupełnie obcy. Najpierw tylko rozmawiali, śmiali się, a później... No mów się! Potem się pocałowali. Może to był jej kuzyn jakiś? Nie! Uwierz mi, z kuzynem... Ty się tak nie całujesz. Normalnie tak długo. I to kilka razy. To znaczy, że Izaura nie jest już dziewczyną Alejandro? No, dobrze by było, ale nie. Potem była w domu państwa Libero i robiła umizgi do Alejandro. Naprawdę? No tak! Wiesz po prostu, jaka to jest wredna dziewczyna. Ona za nic ma w sobie przyzwoitość i uczciwość. No, Alejandro jest pewnie nieświadomy. No tak. Wiesz, jaki to jest dobry chłopak. On nigdy w życiu nie posądziłby nikogo o nic takiego. On ufa tej, po prostu tej wrednej małpie. Małpie bezgranicznie. To straszne. Ale on to ideał mężczyzny. Zasobuje na kogoś lepszego. No tak. A ja nawet wiem na kogo. Ale czy możemy coś z tym zrobić? Przyrządzi pewnie jej wierzy. Jesteś tylko służącą. I zaraz się wszystkiego wyprze, a Cecilia potwierdzi jej niewinność. No tak, masz rację. Muszę coś wymyślić. Tak wy, to jest dziewki. Dzień dobry, proszę pana. Szukam góry pana Libero. A, to niedaleko. Tamtą stronę. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A gdzie to... Taki pan pies ojdzie, co pan się zgubił? Wóz mi się zepsuł, pogodłana to się przejdę. No tylko błotko ma się straszne, nie? Ach, jak to na wsi, proszę pana. To dokąd pan idzie? Do otworu pana Libero. Jestem Ricardo Martinez. Oczekuję mnie. No to ja pana podprowadzę, żebyś pan już po okolicy nie błądził. Proszę, Wiesiąku. Ten. To ja też już muszę lecieć, bo będzie potrzebna pomoc w domu państwa Libero. Dobra, wejdź na skróty, będzie szybciej od nich. Jego pewnie wprowadzi pana Libero główną drogą. Tak zrobię. Pa!
przyjmie dzisiaj gości. Przyjedzie syn mojego zmarłego przyjaciela Pablo. O, tak, słyszałam. Ricardo Martinez, prawda? Tak. Spóźnia się. Już powinien tutaj dawno być. Nie denerwuj się, ale na pewno za chwilę przybędzie. Czy nagrywasz go z domu? Wyjdź, nie widzisz, że rozmawiamy? Nie widzę, ale słyszę. Nie. Czekamy jeszcze na gościa. Dam znać. Dziękuję. Oczywiście. Co ona miała na myśli, mówiąc, że słyszy? Fernando! Nieważne. Słuchaj, mam pytanie do ciebie. Tak. Otóż doszły mnie słuchy, jakobyś rzekomo w zeszłym tygodniu była widziana na jachcie z niejakim Gonzalezem. Ja? Ja takich rzeczy nie robię. Nie znam żadnego Gonzaleza, nie wiem, o czym mówisz. No tak, też sobie pomyślałem. Przecież wyjechałaś na 3 dni do sanatorium podleczyć migrenę. Tak, wiem. Zazwyczaj w niedzielę, kiedy w sobotę spędzasz długie godziny na pomocy w hospicjum. Oho! Tak, to bardzo ciężka praca po nocach. Oj, kochanie, jestem o tyle spokojniejszy, że jest zawsze z tobą Andrea i nie musisz wracać sama po nocach. Tak, Andrea jest prawdziwym moim stróżem. Pani Dorot, sprawdziłem gościa. Czyżby to? Tak, to ja, Ricardo Martinez. Witaj, młodzieńcze. Ostatnio widziałem cię, gdy miałeś zaledwie 3 latka. Wyrosłeś na wspaniałego mężczyznę. No tak, tak, wspaniałego. Ale co z tobą robi ten parchowek? Spokojnie, pani, ten chłop też tylko wskazał mi drogę, bo wóz mi się zepsuł, musiałam iść całą drogę piechotą. Diego, dziękuję ci. Możesz już iść. Stąd po drodze do kuchni. Ejana, da ci coś do zjedzenia na drogę. Dziękuję, pani Libero. I pozdrów matkę. Zdrowie. Czy ty, mężu, aby nie przesadzasz, żeby się tak z plepsem brał? Chodź, przyjacielu. Odświeżysz się, a potem zapraszamy na kolację. Diego? Dorita! Ja chciałam tylko... Ja też! Ładnie dzisiaj pogoda wygląda. Tak, bardzo ładna. To znaczy, nie wiem, chyba tak. Ja mam galaretkę! O! To dobrze, ja też lubię galaretki. A jaki smak? Truskawkowy. Albo brzoskwiniowy? Nie, malinowy. Tak, malinowy. Też lubię. Czekasz na Alejandro? Nie, ja tylko za... Tak, czekam. To na pewno zaraz przyjdzie. A co tam u Letizji, twojej siostry? Dobrze. Wszystko dobrze. Śpiewa, biega boso po łąkach. Zazdroszczę jej. Ja już pójdę. Wieczorem mamy kolację. Podobno papa ma gościa. Tak, wiem. Przyprowadziłem go. To bardzo miło z twojej strony. O, Diego! No, jesteś wreszcie, amigo. Hop, hop, hop. Ole! Nie pamiętam, żeśmy byli mówieni. Miałeś mi to... łamaną nogę pokazać.
krzesła mogę naprawić. Jaką mogę? Co ty pleciesz? To może ja już pójdę. Do widzenia, Diego. Do widzenia, Diego. Głównie! Prawie przez ciebie na kłamce wyszedłem. Nie wiem, o co ci chodzi, bałwanie. Zresztą nie ma już. Idę sobie. Mam ochotę na galaretkę. No. Na galaretkę? Co ci dzisiaj odbiło? Krzesło, galaretka? O co chodzi? O, Alejandro. A ty nie masz przypadkiem ochoty na galaretkę? Na przykład porance z Izaurą? Na galaretkę. Raczej na masło czosnkowe, żeby za blisko mi podchodziło. Ja ciebie, chłopie, nie rozumiem. Skoro jej nie kochasz, to czemu jej tego nie powiesz? Sprawa jest prosta. Adios. No i tyle. Nie takie proste. Ona jest jak pajęczyca. Oplata tymi swoimi nićmi wszystko, a ja nie mogę nic zrobić. Ale chyba się z nią nie ożenisz. No co, choćby bardzo tego chciała. Wiesz przecież, jak to z nią jest. Powiedz coś mojemu ojcu i postanowione. A twoje zdanie? Twoje zdanie się nie liczy? Myślę, że wszystko jest takie proste. Bo to jest proste, no. Jak się kogoś kocha, to mu się o tym mówi. A jak nie, to też. I kto to mówi? O co ci chodzi? O nic. Tak myślałem. Dobra, ja się tutaj już chyba zasiedziałem. Będę leciał. Chcę zlec na gospodarstwie do zrobienia. Ja tak łeb urwie. Leć, ale... Diego, pozwól ode mnie edycję, tak? Będzie żył.
czas opowiadamy coś o jakichś wyścigach. Nuda. Ale kurę mam mózgu. No. Muszę coś ścięć, Alejandro. Czemu mnie nie było na tej kolacji wczoraj? Coś wymyślisz. Ten dureń wszystko łyknie. Łyknie albo nie łyknie. Co ty powiedziałaś? Jak śmiesz podsłuchiwać? Ja mówię o łykaniu mojej zupy grzybowej. Pyszną zrobiłam. Nie bądź bezczelna. Z najlepszymi porównywać się nie będę. Czy ona nas obraża? Nie wiem. A co ty tu w ogóle robisz? Twoje miejsce jest w kuchni. Tam właśnie idę. To idź szybciej. Robię co mogę. Co za wstrętne łasko. Nie lubię jej. Ja tu nikogo nie lubię. Nikogo? A mnie? Witaj, mamusiu. Moje wyskarby pięknie wyglądacie. Dzień dobry, pani Walerio. Byłyśmy na masaż. Wspaniale, wspaniale. Ale wiesz co, muszę z tobą bardzo pięknie porozmawiać. To mów przy Izaurze. My nie mamy przed sobą tajemnic. Dobrze. Wiesz, że przyjechał tutaj Ricardo Martinez, prawda? No tak, przystojny. Też mi się podoba. To mój człowiek. Bo wiesz, prawdziwy Ricardo. Nieważne. Musisz wyjść za niego za mąż. No, odziedziczył niezły majątek po swoim ojcu. Za mąż? No tak, Izaura wyjdzie za tego idiotę Alejandro. Ty za mojego Ricardo. I ja zostanę wdową. I będziemy bogate! Mamusz, to cudowny plan. Ale ty wdową? Dlaczego? To już nie jest twoje zmartwienie. Naprawdę ja sobie poradzę. Mnie się to podoba. Ale jako mężatki to już tak zobacz sobie, co mogły. Dziecko, co ty mówisz? Dopiero się przed wami wrota otworzą! Valerio, musimy porozmawiać. To pilne. Widzę, że jakaś taka blada jesteś. Dziewczynki, zostawcie nas same. Jest źle. Stało się coś strasznego. Ty możesz mi za każdym razem nie psuć mojego pięknego dnia. Valerio, ona uciekła. Kto? Paola! Cii. Jak to uciekła? Przecież mówiłaś, że ona już totalnie nie kontaktuje! No bo tak było! Nie wiem, jak to się mogło stać! Ty idiotko! Wiedziałam, że nie można ci ufać! Czy ty wiesz, co teraz się może stać, jak to się rozpozna? Przecież będzie po nas! To nie moja wina! A ty, ja pewnie nie zamknęłaś drzwi i sobie wyszła! A może ktoś jej pomógł? Kto? Kto mógłby jej pomóc? Przecież nikt nie wiedział, że siedzi tyle lat zamknięta w twoim...
nie wyboję się. Kim pani jest? Co pani tu robi? Nie wygląda pani dobrze. Zabłądziła pani? Nie wiem. Gdzie pani mieszka? Pomogę pani. Nie wiem, kim jestem. Nie ma pani tak zadowolona. Może pójdzie pani ze mną, zabiorę panią do mojego domu i tam zastanowimy się, co robić dalej. Czy Anna to właśnie miała na myśli? Dlaczego? Wiesz, mam dla ciebie lepszy plan. Ale będziesz musiał mi w czymś pomóc. Znowu? No tak, ale jak to zrobisz, to nagroda będzie podwójna. Mówisz, że prędko za tym. Paola uciekła. Musisz znaleźć ją i sprawić, aby nikt jej nigdy nie znalazł. Przecież miała nigdy nie upuścić żywoby w Nice Andrei. No miała, ale ta idiotka pozwoliła jej uciec. Niedobrze. No tak, ale to właśnie będzie twoje zadanie. Tylko tobie mogę zaufać. Pozwolisz jej raz na zawsze. I wtedy już będziesz moja? Wiesz co? Nie. Mam inny plan. Inny? No tak, ożenisz się z moją córką Cecylią. A to ci niespodzianka. Wyrzeka się, nie? No nie, to właśnie będzie ta twoja podwójna nagroda. Masz już spadek po ojcu prawdziwego Ricarda. Teraz dostaniesz rękę mojej córki Cecylii, która również odziedziczy niezły majątek po swoim ojczynie. Co z Fernando? Nim to ja się już zajmę. Do roboty. Też lubię kawalerki.
drewno porąbie, a z kobietami to... Szkoda gadać. Ojcze, gdybyś tu był, dałbyś mi jakąś radę. Jestem, synu, ale rady dać ci nie mogę. Dorinda, jesteś taka piękna. Synu, twoja matka też była piękna. Znaczy, co ja mówię, nadal jest. A że gdebliwa, zrzędliwa. Dobrze, dobra kobieta. Najlepsza matka. Jak ja mam ci wyznać, co czuję? Ja to zapałem twoją matkę w pół i całowałem tak długo, aż była moja. Nie, to trzeba delikatnie. Heta, to pójdę. Synu, mężczyzna musi pokazać, kto tu rządzi. Może coś by mi zaśpiewał, albo... wierszy i powie. Nie no, zdurniał do końca. Synu, opamiętaj się. Bo... albo kwiatów nazrywam. Nie no, bukiet dam. Nie rób tego. Tak. Tak zrobię! Tak gdzie zrobię go ojciec! Gdzie go nie! A matka twoja gdzie? Mario! 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 Przestań wrzeszczeć, bo jeszcze kielicho z nas ubiegłeś. Mario, z jaką my nowiną do ciebie przychodzimy? Ja już to mam dosyć tych niespodzianek. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Szpital w domu mam, to się stało! Jaki szpital? Komu co się stało? Powiem wam, ale gęby na płótkę. Chodźcie za mną. Dorido, Alejandro, życie was nie rozpieszcza. Ależ papo, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Przerywaj, siostro, daj ojcu mówić. Przepraszam. Zbyt wcześnie straciliście matkę i jej miłość. Starałem się wam zadośćuczynić tej straty, jak tylko mogłem. Ale miłości matki nie da się zastąpić. Wiem, że szanujecie Walerię. Ona stara się być dla was jak najlepszą macową. Tak, na pewno. Ale matki nie zastąpi. Wiemy. Ależ papo, zawsze chciałeś dla nas jak najlepiej. Wiemy to. Tak, Dorito. Zawsze myślałem tylko o was. Aczkolwiek nadszedł czas, abyście i wy pomyśleli o własnej przyszłości. Co masz na myśli, ojcze? Nie będę żył wiecznie. Nawet tak nie mów! Dobrze wiecie, jak kruche jest życie. Chcę, aby w chwili, gdy mnie już na tym świecie nie będzie, abyście wy byli szczęśliwi i bezpieczni. Ale ojcze, bądź pewien, że zaopiekuję się siostrą. Nikt nie skrzywdzi. A ja będę dbała o mojego brata. Tak nas wychowałeś. To piękne. Tak ma być. Szkoda, że matka was nie może usłyszeć. Byłbym jednak spokojniejszy, gdybyście jak najprędzej ułożyli sobie życie. To znaczy? Założycie rodzinę. Jesteście już wystarczająco dojrzali, aby to zrobić. Ty, Alejandro, zapewne wiążesz swoją przyszłość z Izaurą. Wiedz, że masz moje błogosławieństwo. Jeżeli ją kochasz,
to i ja ją pokocham jako własną córkę. Nie musisz dziękować, synu. Ty zaś, moje drogie dziecko, jeszcze nie znalazłeś swojego wybranka. Ależ papo, ja... Moim życzeniem jednak jest, abyś wyszła za mąż, za syna mojego przyjaciela. Za? Tak. Za Ricardo Martineza. Córko, wiem, że może ci się to wydawać pospieszne, ale tak będzie najlepiej. Zaufaj swojemu ojcu. Miłość przyjdzie z czasem. Dziękuję, że się ze mną zgadzacie. Ratujemy zatem oba śluby. Nie ma co zwlekać. Alejandro, co się stało, Dawidzie? Wychodzi za mąż. Co? Ale jak to? Skąd wiesz? Ojciec nam przed chwilą to oświadczył. Tak jest jego wola. Z Ricardem, rozumiesz? A mówił coś jeszcze? Tak, mówi. A nie pamiętam co. Jestem teraz dalej w szoku. Pozwól, że się oddalę. Musimy być bezpieczne. Jeszcze nikt nie może pani zobaczyć, tak? O, ja nieszczęśliwa! I co ja teraz zrobię? Co ja zrobię? Nie chcę powiedzieć. Pierwszy. O kurde, Karota. Diego? Ty zaś przepraszam, nie mam go zmienić. Zostań. Nie. No, znaczy, myślałem, że płaczesz przeze mnie. Nie, to znaczy, tak. Bo
to prawda? Tak. Żeni się z Izaurą. Ej! Nie, ty! Aj! Ty też? Tak, Dorita też. Więc to prawda. To koniec. Ze mną koniec. A co ja mam powiedzieć? No, będziemy jeszcze próbować jutro. Pójdziemy do sadu, może zapach jabłek coś pani przypomni. No wreszcie, wszędzie cię szukałam, kobieto. No nie wrzesz tak, żeś na zawał nie umarłeś. Nie, ale ty jeszcze możesz. No, chciałaś szybciej, bo ja jestem zajęta, panią Paolo. Słuchaj, nieszczęście! Nieszczęście! Trzeba ratować miłość! Temu to już śmierć do końca zaszkodziła. Jaką miłość? O czym ty mówisz? Diego. Diego i Dorita. I nasza mała Leticia. I ten nieszczęsny Alejandro. Ja nie wiem, o czym ty mówisz, ale... Dobra. Opowiesz mi wszystko na spokojnie po drodze. Dobrze? Rodziny w końcu połączą się. Raz na zawsze. Twój ojciec na pewno by tego chciał. Z pewnością. Pokochasz moją córkę Dorinę. To wspaniała dziewczyna. Tak. Cieszę się też, że i mój majątek trafi w dobre ręce. O to się pan nie musi martwić. Niedługo, Ricardo, będziesz mi mówił ojcze. Szkoda, że moja Paola nie może tego zobaczyć. Jestem taki szczęśliwy! Daj mi pomyśleć! Nie mów do mnie teraz, nie! Wiem. Nie, jednak nie wiem, co my zrobimy. Nie ma z której zlekać. Pan Fernando musi zobaczyć panią Paolę. Przecież on zawału dostanie. Zresztą ona go i tak nie pamięta. Nie wiem. Wszystko to jakieś skomplikowane. Nadszedł czas prawdy. Boi się robić pana Fernando. Boję się, chyba go otruć. Mamo, rozmawiałam z Dorigą. Ona jest rozpaczona, ale zgodziła się ze mną wrócić do domu. To dobrze, córko. Co robimy zatem? Może pilnie porozmawiać z Marią. Mam plan. Chodźmy. Hej! Co planujesz? Muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Ty się ociągasz! Pewnie cały czas jej jeszcze nie odnalazłeś, prawda? No, nie chcę spytać podejrzeń. Tak. A ślub z Dorigą też ci jest na rękę? Majątek ten sam. Nie bądź bezczelny. Przecież dobrze wiesz, że jesteś w tym miejscu tylko przeze mnie. W każdej chwili mogę powiedzieć, co zrobiłeś z prawdziwym Ricardo. W każdej chwili mogę powiedzieć, kto przebawił Paolę w piwnicy. Ty gnito!
złości, że jesteś jeszcze piękniejszy. Widziałaś się z moją narzeczoną? Ach tak? Ciekawe, którą? Cecylia? O, już się tak nie martw. No chyba nie myślisz, że będę po tobie płakać. Nie jesteś wart nawet złamanego grosza. Może nie jestem, ale będę. Proszę pana, czy mam zawołać pannę Dalidę? Tak, proszę. Widzę, że szybko przerzuciłaś swoje względy na inną. No wiesz, ciężki żywot takiego przystaniaka jak ja. Świna. Cecylio, gdzie ty się podziewasz? Miałaś mi pomóc ubrać suknię na swój. Jeszcze tam mnie denerwuje. Uważaj na słowa. Nie tylko to ja. Będę młodą panią Libertę. Niedoczekanie twoje. A ty kim jesteś? Nieważne kim jestem, najważniejsze jest to, kto ze mną przychodzi. Manuelo Eliano. Wprowadźcie panią Paolę. Kogo? Siebie. Mam niebora. Nie tak prędko. Ty żyjesz? Tak, i mam się świetnie. Niedobrze. Ja też już muszę iść. Gdzie jest moja matka? Cecylio, nie zostawię mnie tu samą. Mamo, co się stało? Dlaczego wszyscy biegają jak pokłażeni? Pani Poro, czy poznaję pani? Czy to? Mama! Dobra! Przypomniała sobie! Wiedziałam, że to zadziała. Nie ma nic silniejszego od miłości matki do własnego dziecka. A gdzie pan Fernando? U siebie. Pani Valeria zaniosła mu herbatę. O nie, mam złe przeczucia. Pomogę ci! Mam, jak to się stało, że ty żyjesz? Długa historia, moje dziecko. A co ty robisz? Może nie chwilę to. Załatwiłem sprawę Lewisji. Jaką sprawę? Poczekaj, zaraz sama zobaczę. Mamo! Alejandro! Dzisiaj jest Dzień Cudów. A to kto jest? To jest moja narzeczona. Leticia. Zgadzam się. Pod tym nie znalazłaś. Ratowałaś mi życie. Leticia? Narzeczona? Mamo, potem ci wszystko wytłumaczę. Mario? Chodźmy już stąd, bo nie swoje się to czuję jakoś tak. Ale Leticia i Alejandro? Dlaczego ja nic o tym nie wiedziałam? Oj kobieto, czasem to trzeba umrzeć, żeby coś zrozumieć. Chodź, wytłumaczę ci wszystko po drodze. Już się nie wywiniesz! Wszystko się wydało! Uważaj na sukienkę! Paolo? Czy ja śnię? Czy ja też umarłem? Prawda, to znowu mnie pana otruła. Nieprawda! To wszystko wina Andrei! Mario! Powołał uciec! Fernando! Diego, nic nie jest! Nic, moja kochana. Diego i Dorina? Jak mogłem być tak ślepy? Fałszywy Ricardo, ja cię już schwytałem. Zamknąłem go w tym miejscu. Fałszywy Ricardo? A ty kim jesteś? Ja jestem Ricardo, syn Pablo. Jeśli ty jesteś Ricardo, to kim był tamten? To był przyjaciel Valerii. Razem odrykał tam intrygę. Przetrzymywali panią Paolę przez tyle lat w piwnicy, a teraz planowali pan otruć i przejąć cały majątek.
możliwe. Nie! Nie! To wszystko jej wina! Nieprawda! To ty to myśliłaś! Sprawiedliwość was dopadła, a ja odzyskałem moją skochaną żonę. Do lochu z nimi! Chętnie się nimi zajmę! Dobrze, zatem niech będą trzy śluby. A my odnowimy nasze przyrzeczenia małżeńskie, moja droga Paolo. Moje kochany. Ja muszę coś wyznać. Co jeszcze? Fernando, jestem zagajna siostra. Esmeralda. Esmeralda? Tak, to ja. Gdybyłeś jeszcze moją chłopcą, uciekłam z domu ze swoją miłością. Nie mogłam skrywać tego, że zrobiłam sobie samego. Dlatego wróciłam do Manuela, żeby ci służyć. Mogę i twojej rodzinie do końca życia. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Coś wymyślimy. W końcu matka mnie czegoś nauczyła.